Mimo, że ludzie czasami będą... Przyjdź do Ameryki. Hasło, bo chcesz samoc ma dla nas. Nie ma, nie ma wody na... Przyjdźcie do nas, nową energię. Że sami siebie. Serdecznie pozdrawiam prowadzących. Czyli tak jak tutaj nazwa tego kanału. Chcesz samoc, to po prostu... Przecież w tej podróży nigdy nie chodziło tylko o nas. Chcieli mi odjechać. Gamonie jedne. Chodź, chodź, bez ciebie nie wracamy. Bo chcieć to móc. Gdy zaczynaliśmy, powiedziano nam, że ta nazwa to jakieś hasło do tandetnego kursu coachingowego. Oklepana nudna fraza, za mało podróżnicza i co najważniejsze to, że będziemy wciskać ludziom bzdury o tym, że wystarczy coś tam sobie wierzyć, by to się stało. Więc czy rzeczywiście, bo chcieć to móc, wystarczy, aby coś zmienić? Najpierw zacznij mówić to głośno. Nie bądź cichym marzycielem. Mów wszystkim, wszędzie. Stwórz w sobie takie poczucie, że masz obowiązek wypełnić złożoną obietnicę. Niech twoje marzenia... Nie, cel. Niech twój cel stanie się jawny i głośny. Bo tak naprawdę nie musi się wydarzyć nic drastycznego czy doniosłego, aby coś zmienić. Potrzebujesz, by odpowiedni ludzie pojawili się w odpowiednim czasie na twojej drodze. I może to być coś naprawdę prostego, dostępnego. Może to być akapit w książce podróżniczej lub słowa artysty, który chce zainspirować innych. Jest bardzo dużo rzeczy, w których jestem absolutnie beznadziejny. Mimo to chyba wiem, jak nauczyć się czegokolwiek. Teraz wam o tym opowiem. Krok pierwszy. Trzeba robić. 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 Nie musisz mieć w życiu żadnego talentu. Cała pasja, jaką masz w sobie, to krok pierwszy. Inspiracja to coś bardzo kruchego, ale tylko na samym początku. Wymaga ona pielęgnacji, wiary w siebie i w swoje możliwości. Nie musisz mieć super mocy, nadzwyczajnego talentu czy grubego portfela. Musisz mieć siłę wierzyć, by zrobić ten krok pierwszy poza strefę komfortu. Najtrudniej jednak jest wygrać z samym sobą. Sami siebie najczęściej ograniczamy. Kiedy mówimy, że czegoś nie możemy zrobić, to wtedy sami decydujemy, że nie możemy. A można, można. I kiedy coś chcemy zrobić, największą przeszkodą jesteśmy my sami. Właśnie to, co dla nas było najtrudniejsze w tym wszystkim. Przekonać samych siebie, że warto podjąć chociażby próbę działania. Oczywiście wtedy pojawiają się oni. Ponieważ dla mnie, bo chcieć to móc, oznacza po prostu parcie przed siebie, dążenie do swoich celów. Mimo, że ludzie stukają się w głowę i mówią, po co ci to, mówią ci twoi znajomi już to i tamto, a ty jeszcze nie i uskuteczniasz jakieś tam swoje mrzonki. Mimo, że ludzie czasami będą patrzeć na ciebie dziwnie i będą się zastanawiać, dlaczego nie robisz ze swoim życiem czegoś trochę bardziej pożytecznego. Bardzo ważne jest to, by być świadomym, że będzie towarzyszył nam strach oraz obawy. Ale przestań analizować i tworzyć scenariusze w swojej głowie. Słuchajcie, nie zawsze chcieć to móc nam wyjdzie, ale musimy się starać, dążyć do celu, wyznaczać sobie poprzeczki, no i jakoś tam do nich dążyć, tak? To znaczy chyba chcieć to móc. No a później samo się będzie spełniać, widzimy jakieś tam bariery, ale kiedy zaczniemy jakiś projekt, to później jakoś się te bariery przełamuje, no bo sprawy muszą iść. Tak więc idziemy do przodu, chcieć to móc, chciałem nagrać, to nagrałem. Bo chcieć to móc dla nas to nigdy nie była tylko nazwa. Zawsze było coś więcej. Trzymaliśmy się jej kurczowo, bo do ostatniej chwili, kiedy nasz krok pierwszy był już postawiony, sami do końca nie byliśmy świadomi tego, na co nas stać. Nigdy tak naprawdę nie będziesz wiedzieć, na ile cię stać, póki nie spróbujesz. Jesteśmy już na lotnisku w Warszawie, na Okęciu. I się pakujemy. Jak emocje? Nawet do nas nie dociera, że wyjeżdżamy. Zostały już tylko minuty, półtorej godziny do wyjazdu. I... Nadal jest to totalnie abstrakcyjne, nie uważasz? Gdy zakładaliśmy ten kanał 3 lata temu dla rodziny, to i tak podświadomie wiedzieliśmy, że pójdziemy o krok dalej.
Chcieliśmy trafić do innych. Byliśmy dłużnikami wobec ludzi, którzy nam pomogli świadomie i nieświadomie. Vlogi wydawały się takim przystępnym sposobem, by spłacić nasz wyimaginowany dług. 1864 metry i powietrze jest tu naprawdę rzadkie, czy przez to, że jestem przeziębiony, ale bez dramatów. Pochcieć to móc, jestem mega dumny, że tutaj weźliśmy. Jednak nie zawsze wszystko przecież będzie zależeć od nas. Po tych kilku miesiącach vlogowej pracy, a niemal z zerowymi wyświetleniami... I tak tego nikt nie ogląda. Potrzebowaliśmy, by ktoś w nas uwierzył. Ta przemiła para ma kanał na YouTubie o nazwie Bo Chcieć To Móc. Kręcą vlogi z podróżowania po Ameryce Południowej. Są dość nienormalni, wiecie, zostawili normalną pracę w Polsce i wypieprzyli do Ameryki Południowej. Lubię ich. No i mają jakieś 250 subskrypcji, a robią naprawdę fajne rzeczy. A po nocach oglądają moje filmy i czekam na obiecane czekoladki z Boliwii. Jedliśmy posiłek w małym miasteczku na pustyni, gdy przyszła ta wiadomość. Ja od niektórego, super jesteście! Znaliśmy was, zanim byliście popularni. Stało się. Jest nas ponad 1000. 1000 w świecie YouTube'a tak naprawdę to mało, dla nas jednak to ogromna ilość ludzi, którzy nam zaufali. Otrzymaliśmy setki komentarzy, słów pełnych motywacji, energii i wsparcia. Ktoś bezinteresownie w nas uwierzył, a my uwierzyliśmy w to, co chcemy powiedzieć. Co znaczy, bo chcieć to móc dla nas? Znaczy żyć w zgodzie ze sobą. I podążać za marzeniami. Bo chcieć to móc, korzystać z życia ile się da. Bo cię to... Mok. Odwiedziliśmy 13 państw. Z każdym kolejnym nasza flaga pokrywała się coraz bardziej podpisami ludzi, których spotkaliśmy na swojej drodze. Ci ludzie pomagali nam, nakarmili nas, dali schronienie i wskazywali kierunek. Radek życzy nam, żebyśmy nie przetrwali drogi śmierci. Jak to? Wiecie, jak trudno jest spamiętać ich wszystkich? Jak bardzo chce się tę chwilę zatrzymać w sercu? Bo chcieć to móc. Niektórych znajomości poznanych w drodze nie potrafiliśmy nawet odpuścić. Yeah, where there is a will, there's a way. And if you have a goal, always keep it in mind. Work hard towards it, think positive, be brave, because you can overcome every obstacle. Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Tak, nie ma tak się wybrać na chilijską pustynię Atacamę bez wystarczającej ilości wody. Miałam jednak to szczęście, że spotkałam Natalię i Dominika na trasie, którzy mnie poratowali. Dało mi to do zrozumienia, że faktycznie w realizacji naszych marzeń najważniejszy i najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, bo później wszystko układa się tak jak miało, albo nawet jeszcze lepiej. Dlatego warto wierzyć w siłę swoich marzeń i w to, że Wszechświat nam później pomoże w ich realizacji. Mówi się, że ta pierwsza wielka podróż to taki chrzest. Lekcja życia, która pokazuje twoje prawdziwe oblicze. Zobaczcie, znalazłam polską flagę w formie lizaka. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Groźna mina. Poznajesz siebie, swoje ograniczenia i popełniasz błędy. Całą masę błędów. Nie da się ich uniknąć. Wiecie, jaki był nasz największy błąd Ameryki Południowej? Bierność wobec ludzi. Nienawiązywanie znajomości. Wewnętrzny strach przed byciem otwartym na innych. Thank you very much. You're welcome. And you would like to say? You're welcome. Nie ma za co. Dobrze. Azja dała nam odwagę i otwartość. W samej Japonii poznaliśmy aż 5 Natalii. Poznaliśmy innych ludzi i daliśmy się poznać. Spotkaliśmy innych twórców, a każdy z nich wniósł w naszą podróż coś od siebie i dzielił się tym z wami. Cześć, dzisiaj z nami Weronika Truszczyńska. Cześć. Ugościłem i polecam. Bo chcieć to móc? Bo chcieć to móc. Robiło się dzięki wam coraz większe. Kształt naszych filmów zmieniał się i oprócz inspiracji przyjmował też dość wesołą formę interpretacji. Bo chcieć to móc, to przyjechać nad morze w środku listopada i wyglądać jak Yeti. Hasło Bo chcieć to móc ma dla nas bardzo jasny wymiar. Najeść się za 5, napić za 6 i ubrać za 7. Bo chcieć to móc, wódka za 5 zł. Nie martw się, wszystko ci się uda. Bo chcieć to móc. Jestem przeciętnym facetem. Natalia to zwykła dziewczyna. Jedyne co naprawdę zrobiliśmy, to uwierzyliśmy w siebie i parliśmy do przodu. I wiecie co? Poznaliśmy osobiście autora tej książki. Zjedliśmy steka z artystą od tego filmu i podziękowaliśmy temu pierwszemu twórcy za wiarę w nasz kanał. Bo chcieć to móc, to znaczy
móc, jak się chce. Obiecałem, że coś nagram. Pozdrawiam serdecznie was. Jednak czy rzeczywiście twoje wewnętrzne bo chcieć to móc wystarczy? Tak, wierzymy, że tak. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jak mam ochotę tutaj wejść, to wchodzę. Teraz wasza kolej na spełnianie marzeń. Jeżeli nie mamy chęci, to na pewno nic się nie uda. A wszystko jest umysłem, dlatego chcieć to móc. Pozdrawiam was, moi kochani, serdecznie z Kambodży. Cześć. W ciągu ostatnich 2 lat zrobiliśmy coś dobrego dla innych. Tymi filmami? Rhino! Rhino! Dziękuję za bo chcieć to móc. Szczególnie za serię o Kambodży, która jest bardzo bliska mojemu sercu. I naszymi wystąpieniami na festiwalach razem z innymi podróżnikami. Dobra, co ma wspólnego kurnik, medytacja i pole ryżowe? Dzisiaj o tym właśnie odpowiemy na to intrygujące pytanie. Spłaciliśmy nasz dług inspiracji i wywiązaliśmy się z tej obietnicy. Serdecznie pozdrawiam prowadzących. Oglądam was praktycznie odkąd mieliście 1000 subskrypcji. Bardzo lubię was oglądać. Róbcie to dalej, bo super wam to wychodzi. Co znaczy dla mnie, bo chcieć to móc. I jest to przede wszystkim pasja, którą pokazujecie na każdym kroku. Jest to wasz humor, wasz zachwyt nawet nad najmniejszymi rzeczami i wasza chęć do życia i do poznawania nowych kultur. Każda sekunda naszego życia jest jedyną chwilą w dziejach wszechświata. Chwilą, która już nigdy się nie powtórzy. Dziś bo chcieć to móc jest tak samo ważne dla nas, jak było na samym początku. W sumie co mi tam, zabrzmi może jak jakiś tani trener, ale najpierw musicie uwierzyć w siebie, zanim inni uwierzą w was. Cześć, mam na imię Kasia i jestem niepełnosprawna. Moim większym marzeniem była podróż do Japonii. Niestety z powodów zdrowotnych nie było to możliwe i postanowiłam, że chcę je spełnić pomimo przeciwności losu. Spełniaj marzenia, bo przecież to jest najważniejsze. Nie poddawaj się, walcz. Bo chcieć to móc w życiu codziennym to jest realizowanie każdego najmniejszego nawet marzenia i pragnienia. I kiedy czegoś bardzo chcecie, to cały wszechświat sprzyjał będzie realizacji tego waszego pragnienia i to nie ja wymyśliłam. Ale bardzo mądre jest to, co powiedziałaś w sumie. Niesienie radości po prostu. Nie wiem. Tak czy siak, chciejcie, marzcie i róbcie to. Potem wystarczy postawić krok pierwszy. Uwaga! Bo chcieć to móc. 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 I wiecie, co jest niesamowite w tym wszystkim? Niesamowite jest to, że te 310 dni zmieniło nas tak bardzo. Dziś jesteśmy innymi ludźmi, nie tylko dzięki tej podróży, ale dzięki wam. Za całą tą motywację, wsparcie, energię, a także świadomą oraz nieświadomą inspirację w naszym życiu, dziś chcemy powiedzieć... Dziękuję. Dziękuję.